Zdolność do szybkiej oceny sytuacji jest jedną z tych najstarszych umiejętności, którą odziedziczyliśmy w drodze ewolucji, bo już w sumie pierwsi ludzie musieli umieć błyskawicznie oceniać, czy to przypadkowo napotkane zwierzę albo inny człowiek zagraża ich życiu, czy też nie. Decyzja walcz, uciekaj albo zostań jest spoko, często była kwestią życia albo śmierci. Dziś już nie mamy tego typu problemów, natomiast ta umiejętność oceny innych ludzi albo sytuacji czasem nawet w ciągu kilku sekund występuje nadal. Do czego więc możemy ją wykorzystać w dzisiejszych czasach? Zapraszam na odcinek. Kiedy byłem na trzecim roku studiów, przez przypadek trafiłem na tą książkę Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Byłem w księgarni i szukałem jakiegoś podręcznika na studia i nagle wpadła mi w oko ta mała książeczka o jakże intrygującym, a zarazem odpychającym tytule, bo wtedy samo wzięcie do ręki takiej książki kojarzyło mi się z takim przyznaniem się do braku jakichkolwiek socjalnych umiejętności albo z wytatuowaniem sobie na środku czoła nie mam przyjaciół, jestem smutnym człowiekiem. I choć raczej nigdy nie miałem problemów z nawiązywaniem albo budowaniem relacji z innymi osobami, to akurat wtedy byłem w takim momencie mojego życia, gdy zacząłem podważać moje wszystkie zdolności albo umiejętności interpersonalne i zastanawiać się, co ewentualnie mogę zrobić albo zmienić, żeby zacząć budować takie zdrowsze i trwalsze relacje z innymi ludźmi. I akurat z rządzeniem losu trafiłem właśnie na tą książkę. Zacząłem czytać pierwszy rozdział i na samym jego końcu trafiłem na cytat, który był dla mnie wtedy jak takie uderzenie obuchem w głowę. Sam Bóg, proszę Pana, nie każe sądzić człowieka aż do końca jego dni. Dlaczegoż więc ty czy ja mielibyśmy go sądzić? To było takie proste i takie oczywiste, a zarazem dla mnie wtedy tak olśniewające, bo właśnie ocenianie innych ludzi było przyczyną tych moich wszystkich niepowodzeń w relacjach z nimi. Ja nie starałem się ich zrozumieć, tylko oceniałem ich zachowanie przez pryzmat moich wcześniejszych doświadczeń albo tego, co ja bym zrobił w danej konkretnej sytuacji. I teraz właśnie pora na przykład jednego z takich moich paranoicznych zachowań z przeszłości. Na przykład, kiedy ktoś nie mógł się ze mną spotkać albo odwoływał w ostatniej chwili nasze spotkanie, to w mojej głowie pojawiała się cała masa różnych scenariuszy, które próbowały sobie wytłumaczyć daną sytuację. Każdy oczywiście był gorszy od poprzedniego, w każdym z nich to ja byłem ofiarą, a wszyscy moi znajomi czarnymi charakterami. I co najciekawsze, każdy z tych scenariuszy w pewnym stopniu wynikał z moich wcześniejszych doświadczeń. I dopiero ten cytat w pewnym sensie otworzył mi oczy i dzięki niemu zrozumiałem, jak bardzo idiotyczne było moje zachowanie właśnie w tamtych sytuacjach. W 2010 roku na Uniwersytecie Wake Forest w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie, w którym starano się odpowiedzieć na pytanie, co o naszym charakterze, czy o naszym takim ogólnym nastawieniu do życia mówią nasze oceny, czy taka ogólna percepcja dotycząca innych ludzi. Okazało się, że uczestnicy, którzy wystawiali innym oceny pozytywne, w życiu prywatnym również cechowali się taką dużą otwartością i pozytywnym nastawieniem do świata. Po prostu lubili siebie. Natomiast osoby w znacznie większym stopniu skłonne do wystawiania negatywnych ocen, marudzenia czy narzekania, charakteryzowały się na co dzień taką postawą bardzo narcystyczną czy antyspołeczną. Carl Jung powiedział kiedyś, że myślenie jest trudne, dlatego oceniamy innych. Dość ostra, ale jakże prawdziwa diagnoza, bo żyjemy w naszych głowach i mamy wrażenie, że tylko nasz sposób myślenia i nasze powody podejmowania konkretnych decyzji są tymi właściwymi. Skąd w takim razie mój wniosek z samego początku odcinka, że ocenianie innych jest przydatne? Bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że mimo wszystko jest to część naszej natury i ona się raczej prędko nie zmieni. Dlatego więc zamiast z nią walczyć, możemy postarać się ją dobrze wykorzystać. Trzeba więc zrozumieć, że to, jak widzimy innych, pokazuje nam samym, kim jesteśmy w środku. Miejmy więc świadomość, że za każdym razem, gdy kogoś krytykujemy albo oceniamy negatywnie, to pokazujemy na zewnątrz tą cząstkę nas, która po prostu wymaga naprawy. Zostawmy te wszystkie negatywne myśli i niesprawdzone opinie tylko dla siebie i zastanówmy się, co one o nas mówią. Dlaczego dana osoba, jej zachowania, a może nawet wygląd tak bardzo nas denerwują. Poznajmy w ten sposób siebie, swoje braki i zacznijmy nad nimi pracować.